No nie jest łatwo, wam powiem. Idzie burza. Komary, muchy cną, a ja łażę tutaj po lesie. Jestem w środku lasu. No ale próbuję coś znaleźć w dalszym ciągu. Burza jeszcze nie przyszła. Jeszcze nie ma ulewy. Jak zwykle ścigam wrzesień. Zmiernym jak na razie efektem, ale co? Niech żywi nie tracą nadziei. Tu jest jakaś starsza kępa lasu. Starsza linia drzew. Nic, zobaczymy. Słuchajcie, jest tak, że tak naprawdę od wojny przybyło nam lasów. I w związku z tym, tam gdzie dzisiaj jest las, niekoniecznie przed wojną był las. Czasami były pola. Tu widzimy chyba, że jest jakaś granica, bardzo stara, leśna. I poszukamy przy tej granicy. Z reguły przy takich granicach są rzeczy. A szukamy września, pamiętajcie, tylko że na razie jest kiepsko. I jeszcze ta burza, jak memento mori nade mną. To jest taka jakaś leśna droga, że ten deszcz zaraz przyjdzie. Przy drodze szukamy. Na wierzchu. Widzicie? Rozwalony, zdekompletowany nabój. Ale co to jest? O! Myślałem, że od Mośka, ale to nie jest od Mocina. Tu mamy u góry R, a literki, widzicie? Remington Arms. To znaczy, to jest amunicja do Lebela. 8-milimetrowa amunicja francuska. Z 1918 roku, produkowana w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie dla Francuzów produkowali właśnie naboje. I myśmy potem, już po I wojnie światowej, kupowali tą amunicję, którą Amerykanie robili dla Francuzów. O, w bardzo dużym skrócie. Nasza armia, nasza misja zakupowa w czasie trwania tego boju o granicę, czyli na przykład wojny polsko-bolszewickiej, zakupowała amunicję i broń. Broń zakupowała głównie we Francji. I to jest taki nabój. Ale jesteśmy na północy Polski. Więc o śladach wojny polsko-bolszewickiej to nie mamy co nawet tutaj marzyć. Więc skąd jest ta amunicja? Słuchajcie, w 1939 roku było coś takiego jak Bataliony Obrony Narodowej. Opowiadałem o tym, był cały odcinek. I słuchajcie, oni używali właśnie takiej broni z demobilu. Takiej właśnie amunicji do lebeli, no bo mieli lebele właśnie na uzbrojeniu, na przykład Batalion Obrony Narodowej koronowo na pewno lebele miał. No więc, słuchajcie, czyżby ślad po Batalionie Obrony Narodowej? No musimy znaleźć coś takiego typowo polskiego tutaj, żeby udowodnić tę tezę. To co? Szukamy czegoś polskiego w takim razie, takiego ewidentnie polskiego. No, daleko nie uszedłem, jest coś. No już widzę, patrzcie. Kolejny krasnalek, tylko ten cały w miarę. No i patrzmy. No jasne, że Remington Arms, to samo. Zaraz obok, widzicie? Tam był ten jeden dołek, a tutaj jest drugi dołek. O, widzicie? Kolejny krasnalek. Francusko-amerykański. A ja twierdzę, że polski właśnie. No szukamy. Zaczyna się ściemniać. Zobaczcie, jakie chmury się zeszły. Zaraz będzie burza. Czuję już takie uderzenie chłodnego wiatru. Zaraz się zacznie. Może do tego czasu wyjaśnimy zagadkę. Patrzymy. No i tak. Jest. No i jest następne. Widzicie? Na samym wierzchu leżą. Wystarczy ręką grzebnąć i butem. Nawet nie trzeba za bardzo kopać. Znowu Remington Arms. To już przestają być przypadki, bo ja to znajduję na powiedzmy niewielkim obszarze, ale to jest
tutaj rozsiane wszędzie. Kręcimy się, uwaga! Jakieś żelastwo. Patrzymy. Widzę, patrzcie. Widzicie? Ha! Wiem co to jest. To jest ślad. Powiem wam szczerze, to jest ślad. To, czego szukaliśmy. Potwierdzenie. Tak, te naboje na pewno zostały zostawione przez żołnierzy polskich. Wiecie co to jest? To jest nic innego, moi drodzy. Widzicie? Jak dymko od magazynka, od Browninga, wzór 28. Standardowego uzbrojenia polskiej armii w 1939 roku. Jestem tego pewny. W takim razie tak. Po pierwsze, te naboje od Lebela wygląda na to, że są po Polakach. Po drugie, chyba jesteśmy na polskiej rozbrojeniówce, prawda? A po trzecie, gdzie jest reszta magazynka? Szukamy. Straszny upał. Z tego nie czuć. Duchota jest taka, że nie da się oddychać. Patrzcie! Widzicie? Też widzę, ustawiłem kamerę. Uwaga, podnoszę. Widzicie, co to jest? Magazynek od Browninga polskiego, ale w świetnym stanie. Naprawdę, jak na tyle lat w ziemi. Orka go musiała wyorać. Także nasze podejrzenia co do tej amunicji Remington Arms były słuszne. Tak, tutaj była jakaś kapitulacja wrześniowa. A burza ciągle krąży. Widzieliście ten magazynek, prawda? I tą klapkę, od której się zaczęło. No i słuchajcie, ta klapka wchodziła o dokładnie w to miejsce. O, tutaj była na dole tego magazynka. Ją się wsuwało, tylko magazynek tu jest, o, widzicie, zgnieciony, ale ona wchodziła... O, dokładnie tutaj, zaślepiała jakby dęko magazynka. Słuchajcie, ja już nie mogę. Jest duchota, parnota. Ja już mam dosyć. I wrócimy tutaj za chwilę. Ja jutro, a wy za parę sekund. Do zobaczenia. I w ostatniej chwili zdążyłem przed deszczem. Musimy teraz przeczekać i co? Wracamy na kopanie. Dobra. Burza przeszła, jest to prawda już następny dzień. Pewnie zastanawiacie się, co tutaj robię, bo powinienem wrócić tam do lasu, nie na szukanie. Ale słuchajcie, jeszcze w międzyczasie się okazało, że jest taka jedna fuszka, akcja archeologiczna tutaj nad Wisłą w Toruniu. I to właśnie mostem u podnóża mostu Wisła odsłoniła szczątki szkuty rzecznej z XVI wieku ponoć. No i zobaczymy sobie, bo odbywa się właśnie tam akcja prowadzona przez archeologów z UMK odsłaniania tych szczątków szkuty rzecznej XVI-wiecznej, a XVI wiek to, jak wiadomo, czasy największej chwały Grodu Kopernika. Więc spójrzmy, co tam się dzieje. Spójrzmy pod most. Będziemy leniwi. A co, jeszcze się nachodzimy po lesie. Zobaczymy, co oni tam robią na dole. Chyba na parter, co?
za pieniądze miast hanzeatyckich Torunia, Gdańska i Elbląga została złamana potęga zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie podczas wojny zwanej 13-letnią. I król polski Kazimierz Jagielloński uhonorował te miasta, nadając im bezprecedensowe przywileje, bezprecedensowe, jeżeli chodzi o Królestwo Polskie. Dzięki owym przywilejom miasta te stały się swoistymi miastami, państwami w obrębie Królestwa Polskiego. Owe przywileje zwane kazimierzewskimi dały Toruniowi właściwie całkowitą niezależność sądowniczą, która została rozciągnięta także na tereny wokół miasta, które obejmowały około 360 km kwadratowych. Toruń stał się także beneficjentem tzw. prawa składu połączonego z prawem drogowym. Na mocy tych praw każdy kupiec, który podróżował z południa w stronę Gdańska, musiał Toruń odwiedzić. Z pominięciem miast takich jak na przykład Nakło, Tuchola czy Bydgoszcz. Jeżeli złamałby owe prawa, to karą była rekwizycja wszystkich jego towarów na rzecz właśnie Torunia. W ten sposób Toruń stał się jednym z najbogatszych miast w Polsce, ale nie tylko te przywileje gwarantowały mu bogactwo. Podstawową przyczyną bogactwa Torunia było umieszczenie go nad główną arterią komunikacyjną Królestwa Polskiego, czyli rzeką Wisłą. XVI wiek stanowił czas przerażających wojen religijnych. Państwa Europy Zachodniej i w owe wojny zaangażowane były tak zajęte wyrzynaniem się nawzajem, że zupełnie nie miały czasu na produkcję żywności. Skorzystało z tego Królestwo Polskie. Wisłą szły na Morze Bałtyckie gigantyczne ilości zboża, którego eksport stał się wkrótce głównym źródłem utrzymania i przyczyną zamożności Polaków. Dzięki prawu składu przez Toruń musiała przechodzić lwia część zboża produkowanego na bezkresnych podówczas terenach Królestwa Polskiego. Zboże do Gdańska transportowano płaskodennymi jednostkami rzecznymi, zwanymi szkutami. No i tam chyba nie ściągnę, nie. Zobaczymy, bo zobaczymy, jak z tamtym bokiem będzie pod spodem. Tam to idzie? Tak. To odpalamy? Co zrobić tutaj? Centralnie. No widzicie, tutaj są kołki, także to wszystko było kołkowane. To jest użycie żelaza tak naprawdę, czyli jest to naprawdę dosyć stary element ze szkuty. Tutaj jest taka ekspertyza, że XVI wiek, no być może, a może nawet XV, kto wie. Ten duży element, który jest podejmowany, to wręga, czyli podstawowy element szkieletu wzmacniającego kadłub tej jednostki pływającej. Co pewnie całej szkuty się spodziewaliście, no ja też. Ale nie wiadomo, co jest pod spodem. Tutaj są kawałki tej szkuty. Nie wiem, czy jak budowali bulwar w Toruniu, to po prostu zrzucili te szczątki i tutaj zasypali. Czy Wisła je jakoś wypłukała. No w każdym razie tak to wygląda. Jeszcze zobaczymy podjęcie i jedziemy do lasu na kopanie, okej? Okay. No i tego by było na tyle, a teraz idziemy w Bory Tucholskie pokopać trochę dla odmiany. Hej.
dobra, to teraz przenieśliśmy się w czasie i przestrzeni do Morów Tucholskich i jadę tam z trzech zasadniczych przyczyn. Pierwsza przyczyna jest taka, że no coś tam znalazłem, no i będę kontynuował temat, będę krążył naokoło, bo wyszły polskie rzeczy, no więc może być i tam więcej. To jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna jest taka, że za pomocą tego magazynka paru nabojów i tej, nawet tych fragmentów tej szkuty rzecznej, no nie wypełnię tego odcinka, nie ma mowy. A po trzecie, do czego się przyznam, to zgubiłem tam pinpointer. Więc będę tam szukał śladów września, innych, pociągnę temat, będę starał się zrealizować odcinek, ale także, moi drodzy, będę szukał pinpointera. Życzcie mi szczęścia w tych trzech kwestiach. To co, zaraz się zobaczymy w lesie, zaraz się przebiorę w strój organizacyjny. No dobra, działamy. Powrót na miejsce zbrodni, to lubię. Co my tutaj mamy? Coś tu jest. Już wrzuciliśmy. A, to nie jest na pewno mój pinpointer. Taterka. No tak się zdarza. Idziemy dalej. Pięknie czysto. To jakby dołek strzelecki, słuchajcie. Kamerę podstawimy bliżej. No i szpadel. No tak, pinpointera nie mam. Trzeba sobie wykrywaczem poradzić. No i gdzie to jest? Ja tu nic nie widzę. A, patrzcie. Tutaj. Co to jest? Ja już wiem, co to jest. Wody trochę jest potrzebne. Czekajcie. Ja już wiem, co to jest. Ja już wiem, co to jest. Będzie historia, tylko wodą trzeba to polać, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi. Wodiczka. Uwaga. Mamy tutaj jeden przedmiocik, który wyciągnąłem. Widzicie? I teraz polewamy wodą. Ale ła... No nie, no patrzcie. Widzicie już? Coś się nam zarysowało. Czekajcie, jakoś to spróbujemy sfilmować, żebyście widzieli, jak to się... A, zresztą. Widzicie? Polejemy jeszcze. Widzicie, jaki ładny jelonek? A widzicie, co nad tymi różkami jelonka widać? Tak jak myślałem. I tutaj wyjaśnienie całej zagadki jest o literki D i J. Deutsche Jäger. Słuchajcie, to jest odznaka o niemieckiego myśliwego. Niemieckiego myśliwego, ale należącego do niemieckiego związku łowieckiego. Odznaka, patrząc na tą swastykę właśnie, która tutaj jest, o widzicie?
wskazuje na to, że pochodzi z czasów, kiedy zwierzęta miały większe prawa niż ludzie. I o tym będzie dzisiejszy odcinek, o ochronie przyrody w wykonaniu narodowych socjalistów. To odznaka Reichsbund Deutschen Jägerschaft z czasów III Rzeszy. Organizacja ta powstała 3 lipca 1934 roku z inicjatywy narodowych socjalistów na miejsce zlikwidowanych związków łowieckich istniejących wcześniej. Na jej czele stanął Reichsjägermeister w osobie Hermana Göringa. Reichsbund Deutschen Jägerschaft po polsku oznacza mniej więcej tyle samo, co niemiecki związek łowiecki. I wraz z powstaniem tego związku zostały zdelegalizowane w III Rzeszy wszystkie inne związki łowieckie. W ten sposób ktoś, kto chciał polować na zwierzęta w III Rzeszy, musiał do tego związku należeć. I w sumie był to sposób na ograniczenie w III Rzeszy polowań na zwierzęta, gdyż sam Führer był zagorzałym miłośnikiem przyrody. Hitler był wegetarianinem, wyznającym zasadę tak zwanego prawa naturalnego, w myśl którego człowiek był klasyfikowany jako jeden z gatunków zwierząt. Na samym szczycie tej nazistowskiej hierarchii zwierząt, czyli też ludzi, stała rasa aryjska. Nieco poniżej niej upasowały się wilki i orły. Na samym dole zamieszkiwały szczury, z Żydami. Mogę się jedynie domyślać, że w tej narodowo-socjalistycznej hierarchii Słowianie zajmowali miejsce gdzieś pomiędzy jeżami a zającami. Zobaczymy. Zobaczymy. No tak. Kiedyś tak się żywicowało drzewa i dlatego tego jest pełno i daje przepiękny, kolorowy sygnał, ten ocynk. No to wracamy do naszej historii. Zaraz po spaleniu Reichstagu i krwawym rozprawieniu się z opozycją wewnętrzną, Hitler nakazał ministrowi spraw wewnętrznych III Rzeszy przygotowanie tak zwanej Tierschutzgesetz, czyli ustawie o ochronie zwierząt. Ta doniosła chwila nastąpiła w Niemczech 24 listopada 1933 roku. W samym mniej więcej czasie został ustanowiony medal imienia Adolfa Hitlera, który miał być przyznawany osobom zasłużonym dla opieki nad zwierzętami. I napis, który widniał na nim, głosił: jestem zdecydowanym przeciwnikiem okrucieństwa wobec zwierząt. Co było fragmentem wypowiedzi samego Führera, która w pełnym wymiarze brzmiała: jestem zdecydowanym przeciwnikiem okrucieństwa wobec zwierząt, którego nie będzie w nowych Niemczech. Narodowi socjaliści nie poprzestali na tym jednym akcie prawnym, który miał na celu ochronę, poprawę bytu zwierząt w III Rzeszy. Wydawane były kolejne i tak na przykład została drastycznie ograniczona możliwość wiwisekcji w III Rzeszy. Niemieccy naukowcy radzili sobie w ten sposób, że eksperymenty medyczne nie wykonywali już na zwierzętach, tylko na więźniach obozów koncentracyjnych. Znana historia, prawda? Ludobójcy z III Rzeszy aż prześcigali się w próbie zaimponowania Führerowi, jak bardzo zależy im na dobrostanie zwierząt. I na przykład Heinrich Himmler zwierzał się, że owszem, w przeszłości polował na jelenie, ale nie mógł patrzeć w ich zamknięte oczy. W tym gronie nazistowskich miłośników przyrody prym wiódł niejaki Hermann Göring. Tak, bo to właśnie dzięki jego staraniom w III Rzeszy niebawem zwierzęta miały więcej praw niż ludzie. W czerwcu 1937 roku pojawiło się w Niemczech nowe prawo, które zwało się Naturschutzgesetz.
Potem w latach 37-38 były produkowane coraz to nowsze ustawy, które miały na celu powiększenie dobrostanu zwierząt. I tak narodowi socjaliści zajęli się polepszeniem losu zwierząt, które były gdzieś transportowane. A także na przykład III Rzesza doczekała się kategorycznego zakazu gotowania homarów żywcem. Niestety, ludzie takich praw III Rzeszy nie mieli i okres rządów narodowych socjalistów w Niemczech zapisał się jako czasy potwornych zbrodni przeciwko rodzajowi ludzkiemu. No zobaczcie, kawałek alpaki, nie? Ale był pretekstem do opowiedzenia, myślę, że całkiem interesującej historii. I słuchajcie, teraz ja znikam, lecę dalej, szukaj tego mojego pinpointera. A i co? Do zobaczenia, do następnego tygodnia. Zobaczymy, co po drodze, szukając tego pinpointera, jeszcze znajdę. Może znajdzie się jakiś temat na kolejny program. To co? Uwaga. Raz, dwa, trzy. Znikam.